dzisiejszym fascynującym odcinku odwiedzimy opuszczony obóz dla dzieci Joyville, w którym to zniknęli wszyscy pracownicy, jak i dzieci, które przebywały w tym miejscu. A naszym najważniejszym zadaniem jest dowiedzieć się, co się tutaj wydarzyło. Lecz musimy być ostrożni, ponieważ wesołe maskotki zamieniły się w przerażające potwory. Dlatego zostawcie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, a być może wtedy uda nam się odkryć zagadki tego miejsca. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag WoolyBully i oglądajcie odcinek do końca, aby dowiedzieć się dlaczego. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i pomóż mi wbić 2 miliony subów do końca roku. Czas wkroczyć do Joyville, czyli do opuszczonego obozu dla dzieci. Taki, wiecie, wakacyjny, przyjemny obóz, gdzie mamy przyjaznego żółtego, tym razem nie niebieskiego stworka, tylko żółtego stworka. I oczywiście tutaj wszyscy pracownicy zniknęli, jak i również wszystkie dzieciaki, a my prawdopodobnie będziemy musieli rozwikłać zagadki tego miejsca. No i jesteśmy! Piękne miejsce zwane Joyville i pierwszy napis, który rzuca mi się w oczy, to evil, czyli zło. Okej, okay, uwaga, uwaga, musicie trzymać się swoich ścieżek, pracujcie bezpiecznie. Mamy exit level B1, a także mamy tutaj naszego stworka, który nazywa się WoogieBully, chyba jakoś tak, troszkę jak Hagiwagi. Oczywiście to będzie troszeczkę taka kopia, ale podobno ma być to lepsza gra niż Poppy Playtime. Już po samych screenach i jakby trailerach widziałem, że to naprawdę zapowiada się ciekawie, dlatego obowiązkowo musiałem od razu przetestować dla was i sprawdzić tą gierkę, żebyście mogli zobaczyć, czy warto ją kupić oczywiście. A tymczasem widzimy cztery kamery. Jedna jest na magazyn, jedna jest tutaj, gdzie byliśmy, druga jest tutaj, a ostatnia jest na jakieś takie więzienie, w którym jest ten żółty stworek i prawdopodobnie jak pociągnę za to, to nic się nie wydarzy, ponieważ to jest właśnie coś na zasadzie Poppy Playtime, gdzie będziemy musieli rozwikłać zagadki. I z tego co wiem, naszym głównym towarzyszem i pomocnikiem będzie pluszowy miś. To oczywiście było widać w trailerze, ja sobie nic nie spoilerowałem, więc spokojnie, nie musicie się o to martwić. Po prostu już to widziałem w trailerze, więc jakby wiem, że będzie miś. Niemniej jednak mamy jakieś nagranie, okej, to pewnie jest nagranie pracownika. Jestem ciekaw. Co on nagrał? Coś jest nie tak. Wszyscy pracownicy i dzieci zniknęli. Nie wiadomo dlaczego. Jedynym, z który pozostał, jestem ja. Muszę przetrwać. Widziałem to, to kreatura. Co jest grane? Okej. Wow. Koszmar przywrócony do życia. Co jest grane? Tam to jest, i chyba to jest. Oj, chłopie, chyba zginiesz zaraz. Jest gdzieś. Jest cień, widzę cień tam. O, wow. Czemu to się dzieje? O, wow. Okej. Jeśli to oglądasz, proszę przyślij pomoc. Chłop jest przerażony. Oj, oj, oj. Przyszedł po nie... Okej. Okay. To żółte coś, czyli WoogieBully, tak przynajmniej się, wydaje mi się, że tak nazywa, po prostu go zeżarł, więc uważajcie, to nie będzie horror dla dzieci. To będzie prawdziwy, istny... keczupowy raj z tego co widzę, tak więc uważajcie. Nie wiem co tu się wydarzy, więc bądźcie gotowi. Mamy jakąś gazetę. Breaking news, shocking discovery at Joyville. Oczywiście akcja dzieje się w latach 1980 rok, jakoś w tej okolicy. Tak więc no wiadomo, w tych latach zawsze jakieś creepy rzeczy musiały się dziać. Jak chcecie, to sobie możecie to przeczytać. Ja na razie w fabułę tak bardzo tych wszystkich notatek się nie wkręcam, bo chcę sobie po prostu przetestować, ale sądząc po grafice... O, to są te samochodziki, takie resoraki, którymi można się zderzać. Wow, wow, naprawdę twórcy ewidentnie się postarali. Hold, okej, okay, dobra, musimy zebrać wszystkie paczki.
To jest nasze pierwsze zadanie i utorować sobie przejście. Oczywiście... O! Oh. Okej, światła się zapaliły. Podrapania na ścianach, ojojoj. Oczywiście będzie tutaj mnóstwo zagadek, które będziemy musieli rozwiązać, więc spróbujemy dosłownie wszystko sobie ogarnąć, tylko chciałbym... A, jeszcze są zablokowane. Dobra, ja tu kompletnie nic nie widzę, bo te światła co chwilę gasną i mam wrażenie, że... O! Dobra, czyli potrzebujemy, wychodzi na to, że klucza, który prawdopodobnie gdzieś sobie tutaj leży. Byliśmy w biurze, więc warto byłoby biuro dokładniej przeszukać. I to chyba było biuro ochrony, więc wydaje mi się, że klucz powinien leżeć w którejś z szuflad, więc sprawdźmy wszystko po kolei. Na pewno są podświetlone szuflady, te, które możemy... Dokładnie tak, które możemy otworzyć. Paczka. Ha. W paczce chyba nic nie ma. Kolejna i kolejna paczka. No w którejś szufladzie musi coś być, jestem prawie pewien. Bo innej opcji tutaj nie widzę, ale jak mówię, jest tutaj mnóstwo zagadek, więc może być tak, że... Czy jak za to pociągnę, coś się wydarzy? Chyba nic? Dobra, będziemy musieli poszukać klucza. Po długich poszukiwaniach otworzyłem wszystkie szuflady. Okazało się, że tak, klucze oczywiście są w jednej z szuflad. No bo jakżeby inaczej, gdzie indziej mogłyby być? Po prostu trzeba było troszeczkę poszukać. Ale już będziemy wiedzieli, że to jest ta dolna szuflada i tam zawsze pracownicy chowali klucze. To już jakby mamy coś, co wiadomo. I oczywiście drzwi się otwarły. Tak więc mamy pierwsze zadanie. To jest elektrykal, naprawdę. Czuję się jak w Among Us teraz w tym momencie. Dobra. Wow, naprawdę muszę połączyć kabelki, ale pytanie jest następujące. Jak ja mam je połączyć? Gdzieś tutaj muszą być jakieś kolory, które trzeba będzie prawdopodobnie przypasować. Okej, dobra. Zielony jest z numerkiem 1, niebieski jest z numerkiem 5. Okej, zielony jest z numerkiem... Nie 2, come on! Z numerkiem 1, pyk, niebieski jest z numerkiem bodajże 5. Okej, dobra. Niebieski, zielony mamy z głowy, dobra. Biały niestety nie widzę, okej, dobra. Czerwony jest 2, żółty jest 3, 2, 3. Oh my god, to jest zbyt trudne. Czerwony 2, żółty 3. Dobra, czerwony 2, żółty 3. Żółty 3. Czerwony 2 i w podświadomości miałem różowy albo fioletowy, który był 4 i został nam naprawdę tylko biały, więc połączmy to wszystko w jedną wielką kombinację. Czy to zadziałało? Dobra, nie wygląda to zbyt dobrze, bo jakby elektrykiem nie jestem, więc mogłem coś źle poprzekręcać i źle podłączyć, ale sprawdźmy. Prawdopodobnie teraz musimy pociągnąć za dźwignię, tak więc uwaga. Poszło spięcie, dobra, tędy. I mamy dostęp do windy, ale wciąż nie widzę, jak ty się nazywasz. Łubuli, chyba Łubuli się nazywa, tak mi się wydaje, dobra. Nieważne, możemy uruchomić sobie windę i zejść do podziemi tego oczywiście obozu dla dzieci. Tak więc wchodzimy do windy i winda jedzie na sam dół. Wy oczywiście widzowie, napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tej grze. Oglądajcie do końca i zostawcie łapkę w górę. I oczywiście zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów, bo to mnie bardzo motywuje, więc warto tego suba strzelić. Woolly Bully, wiedziałem, że się tak nazywa. Ja to czułem, że to się nazywa, że on się nazywa Woolly Bully. Wow. Ups, oczywiście mamy klasyczne plakaty, jeżeli chodzi o maskot horrory. Woolly Bully, ej, podoba mi się ta nazwa. Tym razem zamiast niebieskiego potwora mamy żółty. Eksploruj, create, discover, czyli eksploruj, twórz i odkrywaj. Wow, uwolnij swoją... uwolnij swoją wyobraźnię. Okej, okay, w Adventure Zone, czyli w strefie przygód. Oh. To już mi się nie podoba. To ewidentnie ten robaczek wygląda creepy. Time to have fun. Czas na zabawę. Widzicie taki plakat i tą minę i macie takie... Nie, to nie wygląda normalnie. To nie wygląda normalnie. Dobra. Zeksplorujmy to miejsce. Wow. Tu jest tyle elementów, że ja się czuję naprawdę jakbym był między Poppy Playtime Chapter 1 a Chapter 2. A nawet bym powiedział, że na poziomie chapter 2. Joyville. Place of entertainment. Czyli miejsce rozrywki. Joyville... To miejsce rozrywki. Ale coś czuję, że to co się tutaj... O, mamy misia, dobra, to widziałem na trailerze ewidentnie. Obejrzyjmy sobie. Siema. Okej, oglądam. Okej, słuchaj uważnie. Ethan Jenkins. Coś tu złego się wydarzyło. Ja nie chcę jakieś pewnie eksperymenty. Okej. But there's something important you need to know about this teddy bear. Dobra, co muszę wiedzieć? O misiu. This teddy bear
To nie jest zwykła zabawka. O! Ma specjalny układ w sobie, który może robić niesamowite rzeczy. Nie mogę ci pokazać tego na kamerze. Okej. Otwiera drzwi! Haki! Aha. Dobra, czyli miś otwiera różnego rodzaju drzwi. I tak jak widziałem w trailerze i czytałem na Steamie, to jest właśnie nasz najwierniejszy przyjaciel, który będzie towarzyszył nam przez całą grę. Tak jak na przykład w Garden of Banban mieliśmy pilocik, w Poppy Playtime mieliśmy grapaka, tak tutaj będziemy mieli misia, który będzie nam pomagał otwierać drzwi. Ciekawy pomysł, nie powiem, że nie. Dość kreatywny, tylko misiu, pytanie, w jaki sposób ty otwierasz drzwi? I ewidentnie widziałem, że Woolly Bully, muszę się nauczyć jego nazwy, na jakimś plakacie miał przy sobie misia, więc prawdopodobnie ten miś będzie jakiś tutaj... miał jakiś związek z naszym Woolly Bullym. Zabrało mi to 10% jego baterii. Wow. Czy ja mogę gdzieś go... Tu jest mnóstwo drzwi, tu jest mnóstwo zamkniętych drzwi, aż prosi się ta gra o jakieś hakowanie, tak więc... No kto wie, zobaczymy widzowie, ile zostawicie łapek w górę. Od razu dzisiaj jak nagrywam, to też publikuję dla was ten odcinek. Co jest grane? To miejsce jest ogromne. Okej. What the hell? Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. Then we've crafted an experience like no other. Tailored specifically to ignite the park rozrywki dla dzieci. Yay! Czuję się jak dziecko. Moc wyobraźni. Wow. We've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. And joy. Tak, przyjemność, zabawa. Seeking a transformative summer experience for your child or a guardian searching for a typowe lata 80. To wszystko jest creepy. Okej. Okay. Wow, stworzą niesamowite wspomnienia dla twojego dziecka. O, co to? Okej. To było dość niepokojące, powiem szczerze. Joyville, Puzzle Planet, Bubble Bonanza, Colorful Creations, czyli 5, 17, 28. Na wszelki wypadek spróbuję zapamiętać te liczby, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Oczywiście zebrałem sobie ticket. Tutaj mamy zasady. Bezpieczeństwo, noście obuwie, bądźcie mili dla innych, strefa jedzenia, strefa zabawy, zasady, strefa odpoczynku. No littering, nie mam pojęcia, co to znaczy, ale to jest chyba... Okej, czyli żeby nie śmiecić, na to wychodzi. Dobra, uśmiechaj się i baw się dobrze. Okej, spoko, postaram się. Tylko że na tym ekranie pojawiło się coś totalnie creepy, więc nie wiem, czy będę się tutaj tak dobrze bawił. Ale zwiedźmy sobie to miejsce, chodźmy się pobawić tutaj na wieżyczkę, na sam szczyt, żeby mieć ładny widok na całe Joyville. Dobra, chyba nie musimy tutaj przychodzić. Szukam oczywiście znajdziek przy okazji, bo kto wie, w tej grze może mogą być jakieś znajdźki, więc warto byłoby tutaj wiedzieć. Dobra, jakie były te liczby? W sumie nie wiem, czy to jest ważne. 5, 17 i 28. Jakoś tak. Dobra, siema. Bouncy Dino. O, to jest na razie zamknięta strefa, czyli strefa tych samochodzików. Ja zawsze zapominam, jak one się nazywają. To są takie, co się zderza nimi. Chociaż nie, to są po prostu wagoniki. Dobra, nieważne. Chodźmy sobie dalej. Play zone, strefa zabawy. Okej, okay. Tu zamknięte. Nice. Wow! Czy to jest bezpieczne tutaj wchodzić? Prawdopodobnie nie, ale ja muszę sprawdzić każdy kąt, bo jestem tutaj pierwszy... Okej, okay, dobra, tam nic nie ma. Bo jestem tutaj pierwszy raz w tym miejscu. Fantastycznym Joyville. What the hell? Ty wyglądasz, jakbyś żył, robaczku. Naprawdę. Nie żartuję. Dobra, co tu mamy? O, tu możemy naszego misia naładować. Nie, nie możemy. Zmarnowałem ostatnie procenty misia po to, żeby uruchomić maszynę grającą.
To wygląda jak koło fortuny. Witaj, dobra. Kręcące się huśtawki. Dość creepy. Dobra, chodźmy dalej, bo jestem ciekaw. O, okej, dobra, to już widzieliśmy. Tędy nie mogę przejść. Dobra, czyli tu musi być jakaś pierwsza zagadka, którą musimy rozwiązać. W zasadzie to już druga. Tylko najgorsze jest to, że nie mamy tutaj latarki, a naprawdę niektóre elementy i strefy są mega ciemne. Chyba muszę dostać się na górę jakoś, tak mi się wydaje, albo skręcić tutaj. Któreś drzwi na pewno będą otwarte, albo będzie tu zagadka. Dobra, skoro te są zamknięte, to musimy prawdopodobnie poszukać jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli umieścić nasz ticket, który zdobyliśmy. Uwaga, wkładamy ticket. Tak jest, dokładnie tak. Maszyna po prostu tak zadziałała, że musieliśmy najpierw włożyć misia, zmarnować baterię, a później dopiero byliśmy w stanie włożyć ticket. Okej, okay. Czy ja mam zakręcić? Okej, to jest nasza pierwsza zabawa. Dobra, dobra, dobra. Oj! Dobra. W ten sposób. Ha! Ja, co jest grane? Na starcie takie rzeczy! Nie spodziewałem się tego jumpscare'a. Totalnie się nie spodziewałem. Co jest nie tak z tą gierką? Wow, już na starcie dostajemy jakąś prostą gierkę, która okazuje się, że wcale nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Co tu się dzieje? Podejście numer dwa. Dobra, co tym razem? Tak, tak, zdecydowanie musimy coś tutaj uruchomić. Ale pytanie jest następujące. Co? Bo teraz jeżeli coś zrobię źle... Okej. On się zbliża. Dobra. Góra? A, my musimy... Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Zęby już pokazał! To? Come on! Nie mam pojęcia, jaki sposób powinienem to ogarnąć, naprawdę. Kółeczko radości mnie totalnie rozwala, dobra. Żółty? No, no widzę kolory jakby. To nie jest dla mnie problem, ale który ja mam zaznaczyć? To jest dobre pytanie, bo ja kompletnie nie wiem, który kolor powinienem zaznaczyć. Czy może kolory tęczy? Bazując na mojej logice i bazując na tym, to pierwszy kolor powinien być czerwony. Okej, czyli tu jest czerwony, sprawdźmy to. Pyk. Czerwony. Zielone, proszę, proszę. Okej, czyli musimy ułożyć po prostu tęczę. Pomarańczowy. Tu jest pomarańczowy. Pyk. Nie tym razem, robaczku, nie tym razem. Żółty, zielony, teraz tak, żółty. Żółty jest tutaj. Okej. Pyk, żółty. Następny będzie zielony, niebieski. Zielony, zielony, szybko, szybko. Pyk, 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 tak, 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 zrobimy to. Zieloniutki, pięknie. Zielony, jasno, niebieski teraz, jasno, niebieski. Czyli ten. Jasno, niebieski, tam coś w tle oczywiście gość gada, bo musiałem wczytać grę. Dobra, jasno-niebieski jest? Jest, dobra, teraz ciemno-niebieski i fioletowy. Ciemno-niebieski, tak, 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 tak. Okej, pyk, mamy to, widzowie. Mamy to, niebieski jak niebieska, łapka w górę, więc zostawcie łapkę w górę, a teraz klikamy fioletowy. Pyk, dobra, wszystko zrobiliśmy. Nie tym razem, robaczku, nie wiem jak się nazywasz, ale udało się, pewnie tu się też kolory zaświecały, tego nie zauważyłem. Dobra, idziemy dalej, zwiedzamy to miejsce, musimy dowiedzieć się, czemu wszyscy pracownicy zniknęli i czemu wszystkie dzieci również zniknęły i czemu jest tu jedna wielka dziura, w którą prawdopodobnie wpadnę. Ha! No, oczywiście, no czegoś się spodziewałem i teraz będzie jakiś chory eksperyment, tak? Zgaduję? Dobrze zgaduję? Nie, ja się po prostu budzę. Dobra, dobra. Latarka! Dziękuję, dziękuję za to zbawienie w postaci latarki. Mam nadzieję, że... O! I czyjeś oczka. Miło, bardzo miło. Tylko pytanie jest następujące. Czyje to są oczka? I czemu już ich nie ma? No. O, wow, czy to są oczy tam w oddali? Czy to coś na mnie patrzy? Dobra, nieważne, idę dalej. O! Scary? Jeszcze bardziej scary. Trochę mniej scary, ale dziwne.
Bardzo scary. Hello. Cześć. Robaczkowa kisimisi. Tak to przynajmniej wygląda. Okej. Mam dziwne przeczucie, że w tym miejscu nie spotka mnie nic dobrego, prócz samych dziwnych jumpscare'ów. O, niebezpieczeństwo. No chodźmy w tym kierunku. Ha, okej, oczywiście, że zamknięte. Czego ja się spodziewałem? Że co, że spotka mnie coś... O, okej, kolejny ślepy zaułek. Oj. Co to jest? Naciśnij. A, to jest po prostu jakieś bezpieczniki, które nie mogę ogarnąć. Niemniej jednak to miejsce wygląda naprawdę creepy. Czyli jesteśmy teraz w podziemiach obozu dla dzieci. What the hell? Co to za jakieś fioletowe gluty? Dobra, nie wchodzę w to, nie ma szans. Czerwone? O, te robaczki chyba zrzucają skórę. Pytanie jest następujące, czym są te robaczki? What the... Cześć, robaczku. Do widzenia, robaczku. Było miło cię poznać. What the hell? I ten zielony glut. Dobra, staram się nie wchodzić w to, bo mam wrażenie, że jak w to wejdę, to wydarzy się coś niezbyt miłego. Dobra, idziemy dalej. Oh my god, to miejsce jest pełne nietypowych zagadek, tak więc pierwsze co zrobiliśmy, to wyłączyliśmy latarkę, bo już tutaj jest ładnie. I tak, mamy 0% misia, więc wychodzi na to, że teraz musimy naładować misia, żeby dostać się dalej. Mhm. Misja wydaje się być łatwa. Okej, bateria jest tutaj potrzebna. Pokrętło jakieś i kabelek idzie tędy. Dobra, czyli potrzebujemy włączyć w dwóch miejscach prąd teraz. Na półkach z tego co widzę nie ma nic konkretnego. A to co to jest? O! Dobra. O! Chyba nam wajchy brakuje. Dobra, spróbujmy tak i włożyć misia. Nie, brakuje nam wajchy drugiej, czyli... O wow, czy ja mogę... A, to nie jest drabina, dobra, tak przynajmniej to wyglądało. Czyli potrzebujemy drugiej wajchy, żeby pociągnąć za nią w tym samym czasie, za obie. Wtedy uruchomi nam się energia. Dobra, brzmi to jak całkiem fajna i przyjemna misja. Czyli teraz prawdopodobnie musimy przeszukać wszystkie kąty i znaleźć, że tak powiem, zagubioną rzecz. Nie mam pojęcia, czy ta wajcha będzie pod jakąś skrzynką, czy może tu będzie jakieś przejście? O! Tam wisi to, czego potrzebuję. Dobra, czy ja mam sobie ułożyć z kartonów? Chyba tak. Chyba muszę ułożyć sobie z kartonów przejście. Po prostu. Na to wychodzi. Troszeczkę jak w Poppy Playtime, ale trzeba by na pewno to muszę zrobić. Przynajmniej tak to wygląda. Ewentualnie mogę spróbować jakoś kucnąć. Nie, nie ma. Jest kucanie w tej grze, ale jakby nie do końca działa. Dobra, spróbujmy tak. I spróbujmy tak. Dobra, wydaje mi się, że to jest właśnie to, co powinniśmy zrobić. Niemniej jednak ustawianie tych kartonów na tym zielonym glucie nie brzmi zbyt dobrze. Ani też ogólnie ustawianie i wchodzenie na kartony nie brzmi dobrze. Totalnie nie brzmi to dobrze, ale wychodzi na to, że... Jej! Misja wykonana! Udało się. Hops. Mamy wajchę. Give me that. Mam tu jakiś ekwipunek? W ogóle nie, chyba nie widzę tutaj. A pod escape'em też nie ma. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to niestety dostępu do takich rzeczy tutaj nie mamy. Latarka. To są szafki? Nie, to nie są szafki. To jest jakieś urządzenie, prawdopodobnie klimatyzacja. Chociaż nie wiem, czy w tych czasach... O, come on, zamknięte. Dobra, ale przynajmniej mamy tutaj sekretne wyjście. Dobra, pyk. Mamy wajchę, więc po prostu ją załóżmy. Pyk. Działa, dobra. Teraz jedna i szybko druga. Mamy to. Misiu, czas cię podładować troszeczkę, bo ci się bateryjki rozładowały. I twój chip już tak dokładnie nie otwiera mi drzwi. Więc spróbujmy go naładować do 100%, tak myślę? To w sumie nie byłoby głupie, ale znowu jak będę miał 100% i każde drzwi będą zabierały 10%, no to w sumie raz go naładujemy na całą grę? Ciekawe, nie mam pojęcia też jak długa jest ta gra, więc jestem ciekaw jak daleko uda nam się dojść i prawdopodobnie będzie jeden odcinek, że całą grę przechodzę, więc oglądajcie do końca. A tymczasem nasz miś się bardzo ładnie tutaj nam doładował do 100%. Proszę. Jej! Teraz odbieramy go
i możemy iść dalej. A co jeśli te drzwi zabiorą mi więcej niż 10% w sumie? Może tak być, sprawdźmy. O! Świetnie, nie zabrały mi ani 1%. Nice! Czyli może być tak, że... O! Bateria w misiu po prostu się... Pokój gier! Pokój gier. Sektor C, sektor A, sektor D. Zamknięte. Wow! Monty, co ci się stało? Joyvi, place of entertainment, czyli miejsce rozrywki. Ho, ho, ho! Zejście do piwnicy po ziemniaki. Kuszące, ale chyba... Chyba nie skorzystam. O! O! Dobra, wejdźmy tutaj. Okej, to miejsce jest zamknięte. Dobra, dobra, czyli będą po prostu tutaj miejsca, do których będzie się dało wejść, ale nie do końca będzie to wszystko działało jak powinno. Czy to jest lustro, czy to jest... Nie, to jest lustro. Myślałem, że to są przez chwilę, myślałem, że to są jakieś drzwi. Okej. Czyli mogę iść do game room. Dobra, ale wiecie co, widzowie? Zanim pójdziemy do game room, to musimy sprawdzić, co tu jest. Authorized personnel only, tylko personel, ale bym chciał zajrzeć tam za te drzwi. Co tam może się ukrywać? Za tymi drzwi... Dobra, na razie nie możemy tam zobaczyć, więc możemy zejść tutaj, po ziemniaki w sumie. O, dużo kartonów, bardzo dużo. Czy ja w ogóle mogę się tutaj przecisnąć? To jest dobry pomysł. Coś się zaraz gierkę zepsuje. Dobra, chyba nic tu nie ma, więc idziemy do strefy gier. Mam nadzieję, że zagadki growe nie będą zbyt trudne. A mam nadzieję, że będą łatwe. Miś ma 90%, więc prawdopodobnie otwieranie drzwi nie zużywa baterii. On po prostu sam w sobie mu się ta bateria wyczerpuje. Ewidentnie widzimy, że nie ma jednego oczka i ma chip, który nam pozwala otwierać drzwi. Okej. Okej. Bardzo fajne napisy. Ktoś sobie zrobił. O, wow. O, wow. Dobra, 3 robaczki. Zło, zło, wszędzie zło. Aha, i tutaj, tutaj jest potrzebny króliczek. O, wow, czyli prawdopodobnie musimy pójść tutaj, rozwiązać zagadkę z naszymi robaczkami, słodziaczkami. Nie, nie przestraszycie mnie, nie przestraszycie mnie. Wchodzę tam i zobaczmy, czy zabierze mu 10%. Nie zabrało. Okej, czyli moja teoria jednak była prawdziwa, że nie zabiera nam procentów. Nice! Pięknie! Spooky! Spooky miejsce! Okej. Czuję się obserwowany ze wszystkich stron. Nie mam pojęcia dlaczego. Hello? Zamknięte drzwi, dobra. Wszystko jest git. Kuszące, ale... Może jeszcze nie ter... Mordi! On się nazywa Mordi! Czerwony robaczek nazywa się Mordi. Nie mam pojęcia, czy to zapamiętam, ale ewidentnie... Coś tu jest zepsute. Warning. Uwaga. Niebezpieczeństwo. Authorized personnel only. Czyli tylko dla personelu. Okej, czyli ewidentnie gra mówi mi: hej, zobacz, jaka fajna zjeżdżalnia! Skorzystaj z żółtej zjeżdżalni. Nic złego się nie wydarzy. Wiii! Zabawa! Lecimy! Uhu! Okej. Całkiem przyjemnie. O, czyli... Ale chwila, my jesteśmy tutaj. A, bo my wróciliśmy, no tak, 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 byliśmy w podziemiach i ta strefa była zamknięta, jestem pewien? Coś tu jest ewidentnie nie tak. Dobra, tu byliśmy, przyszliśmy prawdopodobnie stąd, bo tak, tu się zapaliły światła, bo teraz tu jest ciemno. Tak, stąd zebraliśmy tikety, więc tamte drzwi na 100% były zamknięte, a teraz są otwarte. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak w nie wejść. To nie jest chyba dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. O nie! To on! To on! Siema! Kolego! Dobra, spadam stąd, spadam stąd! Gdzie mam przed tobą uciekać? Nie! Tylko nie on! Tylko nie Bully Wooly!
Buli uli! Run! Dobra, na wieżyczkę. Co jest grane? Pojawił się. Dobra, czy jestem tu bezpieczny? Zgaszę światło, nie ma mnie. Ale też nic nie widzę, dobra, wolę jednak widzieć wszystko. What the hell? Gdzie jest... On tu czekał pod drzwiami na mnie. Plan ucieczki jest następujący. Nie mam pojęcia, gdzie powinienem uciekać i w którym kierunku. Tak więc będę biegł po prostu przed siebie. I tak, ty mi mówisz wejdź tutaj, dobra. Come on, dobra, to jest jedyna opcja. Hello. Hello, Buli Uli. Cześć, koleżko. Ale jesteś słodki. Mam nadzieję, że twoja ręka się nie rozciąga. Dobra, chyba odpuścił, na to wychodzi. Buli Uli? Tak, odpuścił, dobra, wszystko wróciło do normy. Okej, świetnie, bardzo fajnie, czyli okej, dobra, wszystko mamy pod kontrolą. Zgaśmy latarkę, już nie jest tak strasznie. Teraz już jest wesoło, czyli znowu wracamy do... O nie, tylko nie to, proszę, tylko nie to. O nie, tylko nie Daker, w sensie... Oh my god. Hello, jest tu ktoś? Czemu to jest... To jest wielka klapa? Tak to przynajmniej wygląda. Pytanie jest następujące. Czemu ktoś taką wielką klapę umieścił w miejscu zabawy dla dzieci? I czemu nagle tutaj mam 30 klatek? Chyba troszeczkę optymalizacja siadła. Więc dobra, try again. Spróbuj jeszcze raz. Okej. No i co teraz? Przyłożyłem misia. Okej, dobra. Czyli jeżeli będę chciał spróbować jeszcze raz przejść tą gierkę, czymkolwiek jest ta gierka, to wtedy muszę przyłożyć misia. No dobra. Wszystko już rozumiem. Po zrestartowaniu dostajemy tego klocka, czyli prawdopodobnie używając tego jednego klocka będziemy musieli zrobić tutaj całkiem potężny parkour. Dobra, umieśćmy go tutaj. Czyli jednak to nie była klapa. Dobra, czyli to jest jakby system wind, z którego my będziemy korzystać, dobra. Czyli tak, musimy zrobić tak, wejść tutaj, położyć klocka tutaj. Jestem prawie pewien, że musimy go... O, nie możemy go zabrać ze sobą, dobra, czyli na górę. Okej, wszystko git. Lecimy sobie na górę, jak gdyby nigdy nic. Siemka. I mamy tutaj żółtego klocka, dobra, i tutaj będzie pewnie... Spróbuj jeszcze raz, tak, i to będzie pewnie restart, gdy zgubimy tego żółtego klocuszka. Pytanie jest następujące, co ja mam z nim zrobić? To jest zagadka na myślenie, czyli dobra, jeżeli go zrzucę na dół, to może to nawet zadziałać, chociaż nie, przejdźmy tutaj, czerwone, dobra, weźmy klocka, na wszelki wypadek, zobaczmy co się podniesie, jak użyję go w tym miejscu, hops. Czyli każdy klocek ma dopasowany swój kolor, dobra, czyli tutaj mogę położyć tylko czerwonego klocka, a czerwonego klocka na razie nie mam. Mamy windę, czyli niebieski klocek jest git. Tam mamy zielony klocek, więc warto byłoby się dostać na drugą stronę. Zdobyć zielonego klocka, użyć go prawdopodobnie tutaj na pewno. Czy ja mogę tu wskoczyć? Nie mogę. Dobra, pytanie jest następujące. Jak mogę zrobić, żeby dostać się tu na górę, jednocześnie na górze mieć dwa klocki? Dobra, przyłóżmy misia, zobaczmy co się stanie. Okej. Most się otworzył, dobra, czyli robimy jakiś progres, czyli most się otwiera tylko na chwilę, okej. Dobra, warto zapamiętać. Szybko. Hops. Zdążyłem. I most się chowa, dobra. Mamy zielony klocek. Nie mam pojęcia do czego jest zielony, ale ewidentnie tutaj trzeba będzie położyć żółty klocek. Zielony klocek, gdzie bym położył zielony klocek? Prawdopodobnie gdzieś wyżej, ale z tej strony nie ma misia. Dobra, czyli tu na pewno nic nie musimy zrobić. Prócz położenia żółtego klocka, którego również nie mam. Oj, to będzie mocna zagadka. To nas rzucimy na dół. Tam mamy żółty. Ej, żółty! Dobra. Czyli żółty musimy przetransportować tutaj. Na to wychodzi. Jak żółty przetransportujemy tu, to coś się wydarzy. O wow, dobra, to będzie na pewno trudne. Spróbujmy zrobić tak, weźmy tego zielonego. To postawmy tu. Tego na razie zdejmijmy. To niech pojedzie na dół. Spróbuję jakoś windą
bardzo szybko przetransportować tego żółtego klocka na drugą stronę. Wydaje mi się, że jest to możliwe. I jest to do wykonania. W sensie, jak dobrze się rozpędzę. Oj, nie. O, wow, spadł mi. No to mamy problem. Przykładamy naszego misia i uwaga, uwaga, czas wykonać bardzo niebezpieczny manewr, który o dziwo się udał. Więc ostatecznie te zagadki nie będą aż takie trudne. Dobra, co teraz się otworzyło? Położyłem żółtego klocka i nic się nie otworzyło. Długo nie musiałem szukać, okazało się, że otworzyło się po prostu to przejście. Czyli teraz możemy podnieść tego klocka bardzo ładnie, pięknie, położyć go tutaj i znowu się coś przesunęło, tylko... co tym razem... Nie chcę próbować jeszcze raz. Co tym razem się przesunęło? Prawdopodobnie coś na górze. Tak więc weźmy to. O, i na koniec będziemy musieli położyć wszystkie klocki, z tego co widzę. Brakuje nam jeszcze chyba czerwonego, więc połóżmy ten tu. Pojedźmy na górę. Powiem wam tak, ta zagadka nie jest łatwa. Ewidentnie mamy tutaj pewnego rodzaju kłopoty, ale myślę, że sobie poradzimy. Na razie robimy progres, więc to jest najważniejsze. Gorzej, jak się zatniemy w jakimś miejscu i nie będzie wiadomo, co zrobić. Poproszę most. Thank you. Dobra, nice. Okej, jestem po drugiej stronie i teraz pytanie jest następujące. Skoro położyłem tam zielony, to co się otworzyło teraz? Żółty, zielony pode mną. Musi być jakieś przejście do czerwonego. O! Do czerwonego klocka, tak też myślałem. Dobra, bierzemy czerwony klocek. Pięknie, i czerwony klocek. Au, FPS-y. Czerwony klocek, z tego co pamiętam, był gdzieś tam na górze. O ile się nie mylę. Tak, i to było tutaj, dobra, czyli tak, ten zdejmiemy. Skomplikowana zagadka. Niełatwa, dobra, to zdejmiemy sobie tu. Nice. I teraz tak, poproszę tutaj na windę. Normalnie zabawa klockami, pięknie. Kładziemy i lecimy do góry. Nice. Pięknie, wszystko idzie zgodnie z moim planem. I czerwony jest tutaj. I... pyk. Tak jak myślałem, otworzyło się główne przejście. I teraz muszę zrobić to tak, żeby... zobaczmy, co tu jest, dobra. Okej, wszystkie klocki muszą być położone. Evil. Demon? Hello, jest tu ktoś? Ewidentnie nikogo nie ma, jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że jest bezpiecznie. Dobra, czyli musimy przynieść wszystkie klocki. Wydaje mi się, że powinienem je przynieść teraz w zupełnie odwrotnej kolejności. A mianowicie, najpierw te na górze, żeby dostać się... Tak, czyli najpierw... Czemu tu zgasły światła? Czemu tu zrobiło się tak ciemno? I don't like this. Dobra, czyli tak, ten zdejmujemy. Ale będzie nam potrzebny, żeby pojechać na górę. Bo tam są użyte dwa inne klocki. Najbardziej boję się tego czerwonego, powiem szczerze, bo... ewidentnie, jeżeli chodzi o czerwony, to gdy go tylko wezmę, to te drzwi się zamykają. No właśnie, to może być problem, więc zastanawiam się, jak to ogarnąć, żeby to dobrze działało. Na pewno, jeżeli chodzi o... Czy ja powinienem wziąć najpierw żółty? Czy może najpierw zielony? Chyba zielony, bo to będzie od końca szło. Bo jeżeli zdejmę żółty, według logiki, te drzwi powinny się zamknąć. Dobra, czyli tak. Wydaje mi się, że najpierw zielony, bo wziąłem czerwony, czyli musi być zielony. Dobra, biorę ten. Tak, bo stąd wziąłem tamten. Dobra, przenosimy. Dobra, zaczynamy od zielonego. Pyk. Winda się obniżyła jak... O, jak położyłem zielony, to winda się obniżyła. Dobra, czyli każdy klocek coś tutaj jednak robi dodatkowo, jak go kładziemy w tym miejscu. Wow, całkiem skomplikowana misja, ale zrobiłem całą. Jakbyście chcieli sobie przejść grę, to żebyście wiedzieli dokładnie, co trzeba tutaj zrobić i w jakiej kolejności ogarnąć klocki. Bo ewidentnie nie jest to najłatwiejsze zadanie, dobra. Na górę, następny klocek według kolejności to powinien wziąć żółty. Tak, bo żółty otwiera nam przejście do zielonego, więc weźmy sobie tak, przyłóżmy tutaj misia, pięknie, dobra. Miś przyłożony, that's nice. Hello. Thank you. Weźmy sobie żółty. Najbardziej boję się o czerwonego, ale wydaje mi się, że powinno dać się to ogarnąć. Dobra, co robi nam żółty? To jest ważne. Połóżmy. Żółty gasi nam światła? To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Na, ewidentnie to mi się nie podoba. Dobra, co się stanie, jeśli wezmę... Zabiorę ten klocek.
winda się obniży. Czy jeżeli położę teraz zielony klocek w tym miejscu, to czy winda się podwyższy? Tak, czyli jednak. Czyli zielony jest odpowiedzialny za podnoszenie windy. Okej, czyli możemy podnieść sobie windę w łatwy sposób. Dobra, co robi niebieski, bo w sumie to jest nam bardzo istotne. Coś się przesunęło. O, ciekawe, ciekawe. Może jakieś przejście, może to się otwiera. To ewidentnie wygląda jak jakieś drzwi. Dobra, czy jeżeli zgaszę światła, to czy otworzy się przejście? A, patrzcie jakie to jest, a to jest cwana gierka. Cwana, cwana, dobra. Czyli teraz, nawet jak mamy zgaszone światło, to możemy wziąć sobie czerwony, bo przy zgaszonym świetle otworzyło się to przejście. Okej. Wychodzi na to, że mamy tak, żółty mamy. Wszystkie klocki są w jednym miejscu. O tak. Let's go. Let's do it. I ostatni jest tutaj. Nie, pomyłka. Ostatni jest tutaj pod tymi, pod schodami. Nie, on jest... Where czerwony? Chwila. Zrobiło się tu ciemno i... Czerwony prowadzi tu i na górę. Evil, zło. O, dobra, tutaj jest. Okej, to może być niebezpieczna misja, więc widzowie, w tym momencie stawcie łapkę w górę. Na szczęście. Oj. Bo coś nam może tutaj niefajnego się pojawić. Dobra, zrobiłem. That was, mógłbym powiedzieć, że easy, ale chyba nie do końca to było takie easy, bo jednak trochę czasu nam to zajęło, żeby to zrobić. Wow. Czemu to się zamknęło? Nie podoba mi się to miejsce. Okej. Niby mi się nie podoba, ale wygląda... What? What the hell? Fajnie, fajne kulki, fajna fizyka. O, czyli ja mam tam iść? Dobra. To jest chyba najgłupsza rzecz, jaką robię, ale... Wydaje mi się, że... O! Come on, znowu on! No way! Run! Ucieczka! Uhu! Lecimy! Bully Woolly nas goni! Dobra, tędy? Ewidentnie tędy! Jest ogromny! Level? Nie, chyba tam nie powinienem skręcić. Tędy może? Come on, nie mam pojęcia! Nie! Nie wiedziałem, gdzie iść. Jestem pierwszy raz w tej fabryce. A w zasadzie to w parku rozrywki dla dzieci. Uciekamy. Nie wiem, w którym kierunku totalnie, ale musimy wiać i to czym prędzej, ponieważ Bully Woolly jest już za nami. Tu na pewno nie ma wyjścia, tego jestem pewien. Te wszystkie drzwi są zamknięte. Mogę skręcić tutaj. To miejsce wygląda jak... wyjście przez kanały. Dobra, uciekamy z tego miejsca. I najlepsze jest to, że nie rozwikłaliśmy... Ty dalej gonisz? Nie rozwikłaliśmy ani jednej zagadki, więc prawdopodobnie to jeszcze nie koniec. Come on! Oh my god, jest blisko. Naprawdę? Ja musiałem wpisać kod jakiś? Nie mam pojęcia, jaki może być kod. Jako już nie wiem, jaki jest kod, spróbujmy może uciec po prostu innym wyjściem, tak? Może tu jest kilka dróg ucieczki, które jakby z których możemy skorzystać, więc chodźmy sobie tutaj. Po prostu tutaj. Wow, cóż za niespodzianka, te drzwi są zamknięte. Udało się, dokonałem niesamowitego odkrycia i muszę wam to pokazać. 5, 3. Zgadza się, 5, 3, 5, 3, 5. I ostatnia liczba będzie tutaj. 5, 3, 5, 7. Okej. Teraz tak, 5, 3, 5, 7. Okej. Musimy to zrobić szybciej, ale mamy już sposób. Ale trafiło się łatwe hasło. 4, 4, 4, 6. Dobra. 4, 4, 4, 6. Okej? Spadamy do windy. Szybko. Do windy, zanim je spróbuję dorwać. Zanim je dorwie, do windy. Naciskamy. O, wow, hello, kolego. I do widzenia, kolego. Papa, Bully Woolly. Nara. Spadamy z tego miejsca, I guess. Tylko... Pytanie jest następujące, czy to będzie jak Garten of Banban, że będziemy po prostu widom jeździć po poziomach tego miejsca, czy może tam na górze czeka na mnie coś o wiele bardziej przerażającego?
Oh. Wow! Co jest grane? What the hell? Zostaw moją windę w spokoju, typie! O co ci chodzi? Nie! Jadę w dół! Tak jest! Jadę w dół! Nie! Najgorzej! Moja winda została zniszczona przez tego potwora. I co teraz? Czy... The story will continue. Wow! Czyli czekamy teraz na Joyville Chapter 2. Na to wychodzi. Bardzo dobra gierka swoją drogą, muszę przyznać. I powiem wam szczerze, bawiłem się całkiem dobrze.